Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny tuning w tej grze. I teraz będziemy tuningować Progena GP1, który jest imitacją, jak pewnie wszyscy z was wiedzą, McLarena F1 i naprawdę wygląda no prawie tak jak McLaren. No kurczę, muszę przyznać, że bardzo podobny jest do tego pierwowzoru z realnego świata. I co zwróciło moją szczególną uwagę, gdy pierwszy raz przejechałem się tym samochodem, a jeździłem nim już troszeczkę i mogę o nim powiedzieć parę miłych i też niemiłych rzeczy, zwrócił uwagę dźwięk tego auta, bo okazuje się, że bardzo fajnie tutaj słychać turbosprężarkę przy niższych obrotach. Posłuchajcie sobie. Tak delikatnie gwiżdżę i naprawdę jest to dosyć ciekawe. Bardzo taki fajny smaczek dla tego samochodu, aczkolwiek jest to drobiazg. No ja lubię zwracać uwagę na takie drobiazgi, ale no niektórzy może nie lubią, może nic specjalnego. Dla mnie fajna rzecz, fajna sprawa. No to co, mówiliście mi na live'ie, że ten samochód ma niesamowicie dużo opcji tuningowych. Nie wierzyłem, nie dowierzałem, bo na ulicach gdzieś tam widziałem ten samochód i co najwyżej ktoś tam zainstalował sobie jakiś spoiler. Nic tak z wyglądu jakoś nie było zmienione w tych autach. Co do jeszcze McLarena F1, ja już to mówiłem na poprzednim odcinku, ale tutaj powinniśmy siedzieć sobie po środku w tym samochodzie. To powinien być samochód jednoosobowy w GTA. W rzeczywistości jest to samochód trzyosobowy, gdzie dwie dodatkowe osoby siedzą jeszcze jakby po bokach, na takich troszeczkę mniejszych siedzeniach. Możecie sobie zobaczyć, jak wpiszecie sobie McLaren F1 gdzieś tam na Wikipedii czy na Google obrazy, to zobaczycie sobie właśnie jak wygląda ten samochód w środku. Co do wyglądu wewnętrznego, mamy bardzo ładne białe zegary, strasznie mi się podobają. I taki dosyć ciekawy kokpit, no tylko właśnie, najfajniej by było jakby ta kierownica była po środku. Jeszcze tylko parę słów na temat prowadzenia. Tutaj, no właśnie, niby ten samochód bardzo dobrze skręca, jest bardzo zwrotny, ale jednocześnie też zarzuca mu dupę. To nie jest Progen T20, jeśli chodzi o prowadzenie, zdecydowanie nie. Tutaj jest wiele, wiele gorzej, ale samochód jest też tańszy. 1 200 000 dolarów to jest naprawdę malutko. Mamy go w klasie super, także kurczę. Malutko w porównaniu do samochodów, które ostatnio mieliśmy i w sumie jest to fajny zakup moim zdaniem. Ja się bardzo cieszyłem, jak zobaczyłem tą cenę, bo liczyłem gdzieś koło 2 400 000 albo coś koło tego. Zwłaszcza, że był to samochód promowany w poście. No ale już nie przedłużajmy, chodźmy do salonu tuningowego. Progen GP1, tak wygląda w salonie tuningowym. No i zobaczcie. Wow. Jednak mieliście rację na live'ie, jak pisaliście mi w komentarzach, na czacie. Makabra, opcji jest zajebiście dużo, robię ten samochód na maksa, podoba mi się bardzo i cieszę się, że jest w GTA, wow. Skubany, patrzcie, o kurde. No to lecimy, zobaczymy jakie to opcje są i są, kurcze, naprawdę, wow. Jestem w szoku. Myślałem, że to będzie na przykład zderzak w dodatkowym kolorze albo coś takiego, a tutaj mamy... Każda z tych opcji to jest oddzielny model. Ja, po prostu niesamowite, bardzo mi się to podoba. Najbardziej mi się podoba chyba ten taki opływowy, ale to teraz wygląda jak samochód elektryczny jakiś albo coś. No nie wiem na co się tu zdecydować teraz. To jest taki przedłużony, taki bardziej GT3 albo GT, taki jakiś GT. Tu... Może coś takiego? Ten wygląda spoko. I ten wygląda spoko. Zostawię sobie tego. Damy trochę opływowego kształtu. Dyfuzor. Czy coś tutaj się... Tak, coś tam się chyba zmienia. Dyfuzor z wykończeniem. Troszeczkę tam się zmienia. Prawdopodobnie coś związane z kolorem. Okej, silnik. No nie. Możemy sobie ulepszyć silnik, okej.
ale mamy osłony silnika możliwe do wymiany. What the fuck? Patrzcie na to. To jest rzeczywiście... Ten samochód możemy przerobić tak, jakbyśmy go przerabiali w salonie u Benego. No nie mogę w to uwierzyć. Nieźle to wygląda. Na pewno będę jeszcze tutaj próbował jakichś innych przeróbek. Ale no, kurczę, opcji jest mega dużo. Okej. Ciekawe, czy następne samochody, jakie będą w GTA, to czy też będą miały tyle opcji tuningowych fajnych. Wow. Wow. Ile wydechów możemy sobie tu zamontować? Prawdę mówiąc, nie wiem, chyba dam tutaj koło... No właśnie tutaj nie wiem, czy nie będzie można... Jak będzie można zmienić ten zderzak z tyłu, to wtedy dam wydechy tutaj. Gdzieś. O, takie są fajne. Coś jak w McLarenie MP4, co? 12C. Zapięcia maski. Takie mi się podobają. Osłony reflektorów. Patrzcie, możemy sobie tu brewki wymienić. Ło, co? Jak to wygląda? O, czy to się będzie otwierać? Ej, muszę to zobaczyć. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy będą się te... jakoś te światła otwierać teraz, czy co? Kurde. Super to wygląda. Znaczy, wygląda jak wygląda, tak? Ja lubię bardzo reflektory McLarena F1 i prawdopodobnie... Ale możemy zrobić całkowicie opływowy samochód z tego. Jakiegoś takiego kosmita. Jestem w szoku naprawdę. Super opcje ma ten samochód. Dobrze. Światła, reflektory. No i tak, możemy dać ksenonowe, ale ich nie widać. Zestawy neonowe tutaj bez rewelacji możemy dać, ale nie musimy. Lusterka możemy zmienić. Zobaczcie. Lusterka. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Tablica. Moment. Gdzie my byliśmy? Jocie. To dopiero tablica była. Tylne osłony. Co to jest? Co to było? Oha! Tutaj niby wydechy. No to spoko wygląda, bo to idzie do tych... Aha! Ekstra. Ja. Jestem zszokowany. I to zdrowo. Dobrze. Ja. Lakierowanie. Jeśli chodzi o lakierowanie, tutaj wcześniej już wybrałem sobie kolor i taki zostawię. Możemy progi mu dodać. Do tego progena. Możemy dodać progi. Wow. A, moment. Wybiorę inne progi. Zobaczymy, czy da się zrobić go takiego całkowicie upływowego. No i spoilery. Jo! Co? Oho! Tutaj możemy nachylać ten spoiler dołączany. No, nieźle. No bo tak, podczas jazdy ten spoiler powinien się ruszać. A nachylić możemy go sobie dopiero w salonie u Benego. I statystyka co do przyczepności nam się nie zwiększa. No nie wiem. O! Ten ciekawie wygląda, podoba mi się. Okej, okay, możemy sobie tutaj wybrać jeszcze takie opcje łączone. Ale ten mi się podoba. No, powiem wam, że nie wiem co wybrać, nie wiem na co się zdecydować. Dajmy na razie ten, a jeszcze inne sobie popatrzę. Takie malutkie, ale one są bardzo fajne, bo nie są jakieś tam ogromne te spoilery, jakieś takie wiecie, nie wiadomo skąd. Tylko naprawdę takie akcentujące ten samochód, podoba mi się. Skrzynia biegów, cyk, turbo, cyk, ale hajsu znowu pójdzie, tyle zarabiałem. Jeśli chodzi o koła, to tutaj też felgi sobie wcześniej wybrałem. Tylko bym kupił projekty. A można. I pokażę wam jeszcze obniżenie. Takie mocniejsze. Szyby. No tutaj pasują te limuzynowe. No i tyle. A kurde, ale bryka. Ja pierdziut. Jestem ciekawy, moi drodzy, czy te przednie światła będą się jakoś otwierać. Moment. Nie, nie otwierają się, więc to jest taka stała zabudowa jakby. Możemy zgasić światła. Jak naciskam klawisz akcji do na przykład ściągania dachu czy czegokolwiek, albo jak włączam światła, to z przodu się to nie otwiera niestety, więc no jak chcemy mieć światła w samochodzie, to niestety trzeba by było to zmienić. Ale podoba mi się, bo to jest taki bardziej
nie luksusowy, ale futurystyczny F1. Taka futurystyczna wersja F1, mógłbym powiedzieć. Ciekawie wygląda. Dobrze, co miałem? Aha, jeszcze obniżenie, tak? To sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądał obniżony. Zrobimy test szlabanu. Zobaczcie zresztą, jak tu się bardzo fajnie otwierają te drzwi do góry. Ja nie wiem, wy się nie zastanawiajcie. Kupujcie furę, bo wygląda fantastycznie. A, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Bo tutaj w zasadzie możemy też kolor wykończenia sobie zmienić. Także jeszcze raz do salonu tuningowego zajedziemy. Kolor wykończenia w środku wnętrza możemy sobie zmienić jak najbardziej. Jak wejdziemy sobie w kolory, w lakierowanie, to mamy tutaj tak, kolor dodatkowy. I jak wybieramy chromowany, tutaj nam się coś zmienia. Tak, tutaj jak mamy jakieś opcje na kolor dodatkowy, zmieniały się też tutaj te takie brewki, tylko musiałbym mieć ustawione na inne właśnie. No, to wygląda niesamowicie, bo ja nie widziałem w GTA, żeby jakikolwiek samochód miał możliwość zakrycia przednich świateł. Motocykl tak, ale nie samochód. No, nieźle to wygląda. No i kolor wykończenia, którego wam nie pokazałem, czyli możemy zmienić we wnętrzu, tak? I wygląda to w ten sposób. No moim zdaniem kozak, dlatego że możemy dać sobie na przykład w kolorze zegarów jasne, białe wykończenie. Bardzo, bardzo lubię białe wykończenie. Nie wiem, czy zostanie ten samochód u mnie w garażu w takiej opcji tuningowej, tak przerobiony. Będę sobie patrzył różne możliwości, tam jeszcze popatrzę na wasze wozy, które macie, którymi jeździcie, jak wy sobie potuningowaliście, jak będziemy gdzieś tam się spotykać na live'ach, czy gdzieś sobie grać tako. No i może mnie zainspirujecie do tego, aby jakoś inaczej przerobić ten samochód. Niemniej jest to ciekawa sprawa z tym autem, że możemy sobie coś takiego zrobić. Trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki, aby przyszłe samochody w GTA, te, które mają dojść, czyli no pewnie już widzieliście, ale mogę zrobić o tym filmik. I trzy nowe samochody, czyli podobne auto do Lamborghini Diablo, podobne auto do Ferrari F40, w które ja bardziej celuję. Właściwie to mam dylemat między Lamborghini Diablo, a właśnie tym Ferrari F40. No i jeszcze jest coś takiego dziwnego. Ponoć jest to bardzo szybki samochód, ale nie wygląda na taki. To jest taki, no nie wiem jak mam powiedzieć, jakiś taki terenowy wóz, czy coś takiego. Nie bardzo kojarzę, co to może być za model z rzeczywistości. Ale i tak jestem bardzo podekscytowany faktem, że Rockstar wprowadza takie starsze samochody. Tak jak zaczęła się akcja od Nissana R32 albo R33. Tak teraz już mamy na przykład RWB, Porsche, teraz mamy przecież McLarena F1. Niegdyś jeden z najlepiej przyspieszających samochodów na świecie. I dalej jest to nawet... Dalej jest to całkiem dobry samochód, tak? W porównaniu do tych najnowszych wozów, które są teraz produkowane z najnowszymi jakimiś tam udoskonaleniami. No ale jeśli chodzi o prowadzenie, no... Samochód jest właśnie taki... taki ciekawy, dziwny trochę. Dlatego, że jeśli jedziemy po równej drodze i chcemy mocno skręcać, to auto rzeczywiście zajebiście skręca, jest mega przyczepne i mamy wrażenie, że no potrafi każdy zakręt wziąć idealnie bez większego problemu, tak? Ale z drugiej strony, gdy jedziemy po nierównej drodze, strasznie gubi tą przyczepność i są spore problemy z opanowaniem. Niemniej jest to i tak dobry samochód do jazdy. Tylko troszeczkę, jak są jakieś gdzieś tam wyboje, no to mogą być problemy. Patrzę tutaj na te zegary, wyglądają one świetnie. Mamy tutaj po środku wielki obrotomierz i chyba jedziemy 110 mil na godzinę. Przynajmniej tak wskazuje zegar, ale coś tam jeszcze dygnął. Dochodzi do 120 mil, ale bardzo, bardzo powoli. Także no nie jest to dobry wynik jak na klasę super. No kurczę, to nawet wygląda na to, jakby jechał 115 mil na godzinę, z tego co wskazują mu zegary, ale mogą być też zbugowane. Najlepiej by było to sprawdzić na jakimś wyścigu albo na wyścigu równoległym na lotnisku. Możemy sobie później przetestować, zobaczyć jak te samochody mogą, no jak będą śmigały, tak?
No myślę, że to nie jest najszybszy samochód, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, ale jeśli o mnie chodzi, to jeden z moich na pewno ulubionych. No on jest po prostu fantastyczny z wyglądu, bardzo mi się podoba. Mega się cieszę, że takie nowe auta zostały dodane, zostaną dodane i są dodawane do gry, czyli właśnie takie z lat 90. Tak, z późnych lat 80. Są to naprawdę bardzo, bardzo fajne samochody z takimi nieco kanciastymi kształtami, ale jednak mają to taki swój charakter. Na przykład nie czuję tego charakteru w Nero, tak? Nero jest moim zdaniem taki przekombinowany i jakoś tam, no nie wiem, jakoś tak tego nie czuję. Zbyt może futurystyczny, tak samo jak Proto. Też Proto to jest taka jakaś zabawka, no jakiś taki resorak jakby Hot Wheels. A te samochody naprawdę czuję, no wiecie, no każdy ma inny gust, tak? Mi się też kiedyś podobały, na przykład podobało Nero, podobały mi się takie bardziej futurystyczne wozy. A teraz mam sentyment do raczej takich starszych aut, których już na świecie nie przybędzie, bo nikt ich nie produkuje, zgadza się? Zobaczcie, jak ta fura super wygląda, te tylne światła, te wydechy. Szkoda tylko, że zderzaka z tyłu nie można było zmienić, no ale podoba mi się bardzo. Piszcie, co myślicie o tym wozie. Nie jest to najszybsze auto, ale zdecydowanie jedno z najfajniejszych, moim zdaniem. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.